był długi czas papieżem tej ziemi. Prawie przez 27 lat przekazywał narodom pokój i dążył, by wszyscy się wzajemnie szanowali. Witał ludzi na placu Świętego Piotra. Tam się modlili i śpiewali. Był bardzo skromny i nieraz zmęczony. Wskrzeszał siłę ze swojego ducha. Uczył wszystkich szczerej miłości i pragnął, aby jeden drugiemu ufał. Dusza Jana Pawła II odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga, bo zawsze była z miłości do wiary czysta jak święcona woda. Leczył chorych i zrezygnowanych, by stwierdzili, że życie jest coś warte, i dali pociechy tym spośród nich. Serca zawsze otwarte. Ojciec Święty odwiedzał różne kraje, całował ziemię tam, gdzie go witali. Wierni czuli jego serce i dobroć, dlatego go tak mocno kochali. Wybaczył temu, który chciał go perfidnie zabić. Przytulił do siebie i wziął grzech ciężki. Udało mu się to złe w nim zgasić. Odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga, bo zawsze była z miłości do wiary czysta jak święcona woda. Udzielam sakramentów świętych, dał każdemu nadzieję przetrwania. Umacniał nas wierze, byśmy nie wątpili w Boga. Z własnego przekonania doradzał nam lęk ukryć i oczy otworzyć. Był w stanie w nas dobro obudzić. Twierdził, że każdy, kto chce, potrafi zło i nienawiść odrzucić. Miłował Boga, Maryję i Jezusa. Był z czystego źródła, bo nie znał gniewu. Jego dusza się z nami pożegnała i tknęła Pismo Święte w czasie pogrzebu.
odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga. Bo zawsze był od miłości do wiary, czysta jak święcona woda.